żadnego wycinania i tak dalej. Otóż, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że te namawianie do zgody to jest tak. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Napadł mnie jakiś gang albo pojedynczy łobuz, opluł, zmieszał z błotem, skopał, okradł, no i pojawia się potem w szpitalu i mówi, no wie pan, spotkała pana tragedia, ale może sobie wybaczymy i wie pan, no w ramach przyszłości, przecież żyć trzeba, rączka, rąsia, misia robimy sobie, tak? Tak samo było z Kaczyńskim. Opluli go, zmaltretowali, nie jako osoby, tylko jako symbol, jako ucieleśnienie polskości. Jeżeli ja się utożsamiałem nie tyle z osobą, nie tyle z Kaczyńskim, ile z wartościami, jakie on prezentował, jakie chronił, w jaki sposób, jeżeli właściwie najbardziej niebezpieczni, najwięksi wrogowie naszego narodu, czyli dziennikarze, bo to jest straszna rzecz, jest francuskie słowo merde z akcentem, to jest gówno, znaczy. Czyli właśnie takich dziennikarzy i takie gazety należy nazwać nie media, tylko merdia. Żakowski, Wielowiejska, Tomasz Wołek po prostu, Janina Paradowska, wszystko z Tok FM. Takie stado z hien z Tok FM. Z Czerskiej na przykład, ta sama stacja. Judenzeitung, jak ja nazywam, Gazeta Wyborcza, proszę pana. A Monika Olejnik? Wszyscy inni. Proszę bardzo. O teraz Wajda się odezwał na przykład. I jeszcze Col oczywiście. Z miejsca było widać. Połowa Polski jest przeciwko pochowaniu Kaczyńskiego. Odezwało się kilku gnojków za przeproszenie i połowa Polski raptem. Polska się dzieli. Polacy się dzielą. Polacy są takim narodem, że oczywiście to jest cecha narodowa wredna i w ogóle nie do naprawienia. Dzielą się. No to kilku szmaciarzy po prostu do mikrofonu coś powie, czy taki Wajda. No co on zrobił innego, jak nie wsadził po prostu kij, szprychy w koła, żeby nasz wóz ojczysty nie potoczył się we właściwym kierunku. A jeżeli to wyhamować i skierować. Jest w ogóle specyficzna, moim zdaniem, jest specyficzny gatunek agentów, to są agenci zwrotnicowi. Jeżeli gdzieś w dobrym kierunku idziemy, to właśnie taki facet i mówi, tak, bardzo dobrze, wiecie co, ale poprawimy. A jak poprawimy, to może jeszcze zaczekajmy, to szczególnie w Sejmie widać tutaj. No, weźmy weto na przykład, zarzucanie Kaczyńskiemu, że wetuje. Co to znaczy, że wetuje? No jeżeli coś się chce zrobić złego dla kraju, tworzy się takie ustawy, że pożal się Boże, że można, no to on po to jest, żeby zawetował i zastanówcie się jeszcze raz. Przekonujcie siebie wzajemnie. Jeżeli 3/5, no to trudno, przegrałem. Ale to, że 49 projektów ustaw prezydent do Sejmu przedstawił, to co ten marszałek Sejmu zrobił? Ani jednej do komisji nie puścił. Żeby to przedyskutować, żeby się zastanowić, a może one są dobre. A jeżeli niedobre, no to przedyskutują, powiedzą, że niedobre. Nie ma. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest najgroźniejsze, bo teraz łobuzeria nawołuje, żebym ja się godził z nimi, no. Co ja mam się godzić tutaj? A przepraszam, gdzie jest? Kiedyś widziałem taką scenkę. Jak ja słyszę takie rzeczy, to mi się stale przypomina taka scenka z plaży. Leży sobie facet, się opala. Mamuśka z dzieciakiem, proszę ciebie, tamtego. Dzieciak, wiaderko i ten piasek na twarz tego faceta. Człowiek się zerwał, wypłukał te oczy w morzu, przychodzi, a mamuśka mówi, a teraz syneczku powiedz panu, przepraszam i będzie wszystko w porządku. Co to znaczy będzie w porządku? Jak ja oglądałem tę scenę, jak ten korpus dyplomatyczny podaje ręce tych czterech facetów, to tam zaraz za nimi to powinna zać miska z wodą, żeby ci nasi goście za granicą umyli sobie ręce, rozumiesz, no. Już mnie to obraża, żeby ci faceci po prostu, no ale trudno, no jest taki, no jest. Są u władzy. Niech szlak trafi po prostu. No co pan jeszcze chce wiedzieć? Może... Nie, no wie pan, no to jest, to jest coś niesamowitego, co się dzieje, no. Jestem przekonany, proszę pana, że zaraz się ukażą sondaże. Widział pan, co się dzieje w Warszawie, jak naród żegnał prezydenta? A przekona się pan. Zaraz w Judenzeitung, jak czy powtarzam, czy gdzieś na zamówienie, popularność prezydenta spadła i PiSu też. A dlaczego? Jak oni to uzasadnią? Perfidnie mogą uzasadnić. Warszawa liczy sobie 1 800 000 mieszkańców, żegnało 180 000, czyli 10%. O 12 punktów ludzie stwierdzili, że szacunek dla prezydenta i w ogóle popularność spadła, czy w ogóle. Ocena negatywna, znaczy się.
To jest ta perfidna działalność tego towarzystwa, jaka jest. W ogóle dziennikarze należałoby to skreślić, towarzystwo całkowicie. Manipulatorzy. Dziennikarz jest taki od przekazywania informacji. Nie. On najpierw coś powie, a potem szczeknie. Albo ugryzie ten komentarzyk. Albo intonacja głosu. Albo mrugnięcie. Albo coś takiego. No, weźmy programy Lisa. No. No przecież to jest... To jeżeli człowiek na to popatrzy, jak one są prowadzone, czy Olejnik, no to jest Magiel lepszy, no Boże kochany, no. Pod budkę z piwem idź i sobie pogadaj, to więcej wyniesiesz czegoś, jakiegoś doświadczenia, no. Wiedzy, czy jakiegoś rozsądku przynajmniej tam. Ponoć została pani Olejnik wygwizdana w Warszawie. No Boże, no ale no się wpuszcza takich na antenę, no po to się pilnuje, żeby nie było, proszę ciebie, żeby nie było... No nie ma, na każdy temat, jeżeli to masz dziennikarza. Nie zaprosi jakiegoś naukowca, nie zaprosi się kogoś, kto się zna na temacie, nie. Zawsze jakaś ta sama morda, za przeproszeniem, i mi wciska tutaj ciemnotę, no. No się wpycha do mego mieszkania, proszę ciebie, włączysz telewizor, tak i koniec, no. No i nawet Kaczora Donalda teraz nie ma. Dobra, co jeszcze chcę powiedzieć? Jak powinniśmy tą wielką energię, która się wyzwoliła w trakcie tych uroczystości, przecież to jest tyle taka doza patriotyzmu, jak to wykorzystać? Znaczy, co to znaczy wykorzystać? No zbliżają się na przykład wybory prezydenckie, do samorządu. To znaczy, że coś, ma się ktoś pojawić, rozumiesz, że ma wykorzystać to, co... Ale najpierw, żeby wykorzystać, to trzeba to statko ludzi jako fizycznie, albo psychicznie, proszę ciebie, albo w jakiś inny sposób propagandowo skierować w jakiś nurt. I teraz będziemy kierowani, ludzie będą kierowani po prostu tutaj w to. Pod hasłem jedności, wspólnoty działania dla Polski oczywiście. No ale dla Polski to będzie prowadził ten... No kto będzie prowadził? Oni zamierzają prowadzić naród. Niestety, no jeżeli instynkt nie zadziała, jeżeli to jest jakiś samozachowawczy po prostu, no człowiek fizycznie się chce ustrzec przed bólem, przed śmiercią, przed czymś takim, a tu przed unicestwieniem państwa po prostu no nie ma tego, jakiegoś instynktu samoobrony. No nie wiem. To jest zwycięstwo dopiero propagandy. To jest zwycięstwo propagandy. No. Przecież no niedawno rozmawiałem z takim sympatycznym panem, który no jest patriotą, absolutnie. Siedział w kafejce internetowej, 2 godziny nadawał, 500 wysłał maili. No i potem i taka dyskusja, a ja mówię, słuchaj, czy masz Gazetę Wyborczą z któregoś tam, ja już nie pamiętam, gdzie na 3 szpaltach oni tam się zaczęli rozpisywać na temat no, Wawelu i tak dalej, i tak dalej. Było to późno nocą, a ja mówię, będziesz wracał, padnij na dworzec, kup. On mówi, no nie, bo ja już pracę skończyłem, jestem o 14 w domu. Tego, no. No i dobra, skończyliśmy rozmowę, dzwoni za 5 minut. Słuchaj, ale właściwie co Kaczyński zrobił? Dlaczego on być pochowany na Wawelu? No i o czym rozmawiać z tym człowiekiem? No jakich argumentów ja mogłem użyć? No mówię, słuchaj, Edziu, na imię, wyobraź sobie, że złodzieje chcą pochować swego kumpla na Wawelu. Co ty byś zrobił? Bym się nie zgodził. No tak, ale proszę ciebie, sprzeciwia się Gazeta Wyborcza. No to co? Ja mówię, ja bym to zrobił, że starałbym się, aby złodzieja pochować na Wawelu. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi nie będą mi meblować mego domu. Proszę ciebie. Ja się do ich synagogi nie wpycham, proszę ciebie. I żydowska gazeta, gdzie pracują, rozumiesz, w ogromnej większości Żydzi, za żydowskie pieniądze jest wydawana, proszę ciebie, nie będzie mi mówić, co ja mam robić w moim domu. I kogo? Nie, to jest naciągane, ale musiałem w ten sposób tego człowieka ustawić na właściwe tory, że faktycznie, no tak, no masz rację niby. Nie wiem, czy on przyznał mi tak tylko retorycznie rację, czy nie, ale w istocie tak jest. Obcy zawsze, proszę ciebie, każą, czy próbują nas skierować na takie tory, żebyśmy nie byli sobą. Jeszcze jedna kwestia. Stoimy przed legendarną bramą Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowała i o którą, że tak powiem, rozpoczął się strajk, czyli pani Ania Walentynowicz. Tak. Są tacy, którzy teraz jakby strasznie płaczą. Przepraszam, pani. Płaczą jakby nad jej trudem. Za chwileczkę,